który tu jest tak jakby umieralnie, natomiast umieralnie porównać Mariana z Janiną, ależ to jest cudowny widok. A sport coupé, bo tylko dwa fotele. No klima, panorama, typowe tematy. A tak wszedłem z sentymentu tego miejsca. Bo co, no bo wiecie o co chodzi. Podjeżdżam ci ja. Tajemniczy pan Romek w zamaskowanym Ryoku pod Auhana, żeby psiurom kupić żarcie typu sucha karma. I okazuje się, że bycie Lordem Vaderem zobowiązuje maksymalnie i do końca życia raczej. Fani Gwiezdnych Wojen, łączmy się, znaczy łączcie się. Nie byłem nigdy fanem, nie kumałem o co chodzi, podobnie nie kumałem o co chodzi w Awatarze. Tak przeszmatkę gadam, przepraszam najmocniej. I nie kumałem też o co chodzi w jednym filmie, nie pamiętam teraz tytułu, ale był bardzo znany. A, w Matrixie. W ogóle mnie to nie kręci, ale Lord Wiaderny to już kompletnie. Chyba, że Czarek Pazura jako Wiaderny w znanym kultowym polskim filmie pod tytułem Król! Poza dla Lorda Vadera S1. Troszkę jest pod słońce, bo wiosna idzie, czyli 20 któryś tam grudzień dzisiaj. A czekajcie, to nie jest automat, znaczy ten cęgło, aroma się znów majtnął. Pali jak świekłe. Spójrzcie na stan samochodu. Nie powiem jaka to marka, żeby was oczywiście trzymać troszkę w napięciu. Marki w ogóle nie zdradzę. Jedni myślą, że to Ford, bo ma podgrzewaną sprężynkami przednią szybę. Inni myślą, że to inne auto. A jeszcze inni myślą, po co gościowi na Mazurach takie auto w 14 roczniku. Cenę podam na końcu, czyli tak zwany polis w zużycie na partronikach z grzanymi pośladami. 14 rok poliftowy. Dacie wiarę, że pierwszy lakier? Dacie wiarę, że ma być raczki sprawne? Tu budzi grzanie przedniej szyby. Ty i Czesi gada! I radio czechosłowackie! Proszę Państwa, bezwypadkowe auto w pierwszym oryginalnym lakierze z jednym właścicielem. Widzę sobie kupił, bo mówi, że lubi tę markę. A, kupił. Dodatkowo do tego jeszcze przysposobił sobie cztery kółka zimowe. Nie tam, że same. Proszę was o felgi. Wyłączcie mi tych czechów, bo zaraz tutaj umrę. Na jakąś pandemię, panie. Dobra, spójrzcie jakie 14 rok auto może mieć. Wszystko eleganckie, czyste, ładne i kulturalne. Gdyby nie mieć Czesi tutaj, gdzie to się zmienia? Może jedyneczka. Też nie. Naprawdę, guzików w tym Volvo ilość niezwykła. Czystość pojazdu jest zachwycająca. Wyjdę może na zewnątrza. Jest to dwulitrówka. Pięciocylindrowa. Pięciocylindrowa, bo zajmowałem. A to i co to jest? Chwileczkę, zamknę drzwi. A, na pewno? Drugie tak samo? Faktycznie. To za dziwne rzeczy, że od takiego informatora mamy takie i tylko. Dwa grubasy. Dobra, V60, niech jest. Ktoś dzwoni, zaraz odzwonię z hakiem. Troszkę może brudna. Ale silnik szemrze niczym szalony łoś, indiański wódz plemienia Navajo. Bardzo naprawdę przyjemny pojazd. Sądzę, że ten zakup widzu będzie uznawał za bardzo udany. Już nie wspomnę o tym, że dywany są w oryginale. Nie mam czego dopierdzielić. Słowek pusty, ale wszelakie inne serwisy też są zlokalizowane. Co mam będę gadał, przyznacie się lepiej ode mnie.
LEDzik świeci. Tu jakiś putafonik świeci. Ptaki były. Słychać motorczy w koło? Słychać. Nie wiem, czy otworzę maskę, czy pokażę silnik. Ale jak ostatnio... Jezu, zrobiłem foty dla widza, musiałem zdjąć tą gumę taką zamaskową. Otwieranie z tej strony jedno pojedyncze. Opa. Mówię wam, że jest 5 cylindrów. Widzu piał z zachwytu. Jest to 2-litrówka, 14 rok. 136 koni, 100 kW. Tu mi taki jeden się, wiecie, żeby zdjąć to, to nie jest śruba, to nie jest na klika, to jest takie, trzeba wyjąć krętakiem typu śrubokręt. Wtedy gumka schodzi. Widzu widział wszystko, że jest wszystko pięknie, bez wycieków. Elegancko. Gdzieś w tym momencie znalazłem to, co mi wypadło. Nie wiem, gdzie to jest. Teraz to znajdę. Tego jednego właśnie bolca. Jest bolec, kolec, kolec. Wypad był spod auta. Dam na siedzenie, bo mi to na wafla potrzebne. A widzu, będzie szczęśliw. Teraz po to przyjeżdża pan Paweł Laweciarz. 14 rok. Stan auta na 10 punktów określam jako 9,8 km. Żeby tu zbadać bogatą historię tych komputerów. My car może. A your car, my friend. Teraz jest ok jakiś. Kuźwa, jest ok menu. Mamy to. Ale co ty mówisz, że bajery takie? No dobra. Jest pan Laweta. Aśmy się skompatybilnili, panie Pawle. Radar 3 metrów montowany, widzę, widział. Wiecie, o co chodzi, o tempomat. Naprawdę wersja jest gęsto bogata. Bogato gęsta. I żarty się kończą. Naprawdę będzie piękne, na Mazurach auto jeździło, 14 rok. Pan Roman, jak już wyhaczy towar, to naprawdę sama duma, radość i błyska wokół na te święta. O, jedna kratka na środku, dziwne, dziwne, ale też urocze przy okazji. Czekajcie, ładujemy auto. Dobrze. Jest dobrze. Jak to, Laweciarze, robicie, że wjeżdżacie zawsze na bibułkę? Jeszcze do haka pół metra. 30 centów. 20 centów. 10. Perfekcja. Zawsze wyjeżdżacie idealnie z każdej strony. Ja wiem, zawodowstwo, zawodowstwo. Ręczny pyk. Klocki to były... Gdzie te klocki są? Bo znowu się schowały. Klocki określałem mianem nowych. Też się schowała. Cholera jedna. Wydech w chromie. Klocków, a widać klocki, dobra? Gdzie to jest? Napisy jeszcze. Jak widać napisy, znaczy, że są nowe. W ogóle się... To się nazywa bulldog francuski. Proszę Państwa, oryginalne. Wszystko w chromie. Ja to chromolę. Wydech bardzo dobry. Wtyczka. Zawias perfekcyjny. Amortyzator Volvo, widzę. Dziwię się, że to Volvo. Przednia szyba grzana sprężynką. Tu sprężynka na kolorach. Nie jest źle. Prożek, próżek, priżek. Przypięte wszystko idealnie. Trzy kolory niebieski, kieślowski. LEDy, bajery, te sprawy. No nic no. Masz świąt na... Gdzie to? Mikołajkinie. Augustów, jeszcze piękniej.